Witamy serdecznie pana Jana Żelińskiego, księcia Jana Żelińskiego, który był przez kilka dni, jest w dalszym ciągu gościem w naszym mieście. Był gościem salonu sukcesu, którego to organizatorem głównym jest pan Jan Pisza, który również państwu towarzyszy wraz ze swoimi kolegami. Mogliśmy się spotkać dzisiaj z księciem i rozmawiać na tematy ważne dla Polski, Polaków, ale także i w relacjach przemyskich, gdyż z jednej strony książę jest naszym gościem, który też oglądał nasze miasto, zwiedzał, patrzył na przedsięwzięcia gospodarcze typu strefa, ale z drugiej strony jest także przedsiębiorcą, o którym na pewno o tym będzie sam mówił, ale jest osobą także, która kandyduje w Londynie na burmistrza Londynu, której to osobie bardzo zależy na integracji środowiska, także polskiego, czy na większym upodmiotowieniu Polaków, w tym przemyślam, czy mieszkańców ziemi przemyskiej w Londynie i ich udziału w życiu publicznym także. Nie chcę wyręczać, dziękując za wizytę u nas w Przemyślu, dziękując za zainteresowanie miastem. Teraz książę miał przez chwilę sposobność obejrzenia także w pigułce naszego miasta. A reszta to oddaję panu głos. Muszę stwierdzić, że Przemyśl to jest drugi Kraków. Nie? Ilość zabytków tutaj i klasa tych zabytków naprawdę wam daje bardzo wysoką pozycję i olbrzymi potencjał. Ja tu przyjechałem, bo zostałem zaproszony przez pana Piszaka na Europejski Salon Sukcesu. I było mi tutaj bardzo przyjemnie. Poznałem wiele osób, ciekawych osób, prężnych osób. I mam zamiar rozsławić wasze miasto w Londynie, w Anglii. Żeby każdy Anglik wiedział, co to jest Przemyśl. I konkretnie złożyłem też konkretną obietnicę, jak byłem na Sylwestrze, na zamku Kazimierzowskim. Obiecałem ludziom na sali, a było prawie 300 osób na sali. Większość z nich ma dzieci albo wnuków, albo rodzinę w Londynie, że będę kontynuował swoją walkę w obronie Polaków w tym mieście. I na pierwszym miejscu oczywiście ludzi z Podkarpacia i z Przemyśla. I złożyłem przysięgę, że tak będę robił. I wam, i wszystkim waszym słuchaczom, i osobom, które oglądają telewizję podkarpacką, powtarzam to, co powiedziałem. To jest robota na dobrych parę lat, ale myślę, że ciekawa robota, która pozytywnie wpłynie na rozwój Przemyśla i okolicy, oraz podniesie na duchu waszych rodaków w Londynie. Jest bardzo dużo Polaków, ciężko pracują, ale po pracy idą do domu, kąpiel, kolacja, trochę internetu i do łóżka. I tak w koło macie już 5, 6, a czasami nawet 7 dni w tygodniu. Efekt jest taki, że Polacy są anonimowi w Londynie. Są niewidoczni, nie mają organizacji, które by ich reprezentowały i przez to są wyzyskiwani bardzo często i dyskryminowani. I ja postanowiłem, jako osoba, jako Polak, który się urodził w Londynie, najlepsze szkoły, uniwersytety i tak dalej, ja się Anglików nie boję. Absolutnie się nie boję. I postanowiłem z nimi pójść na wojnę, ale na wojnę o przyjaźń i miłość i wzajemne zrozumienie. Czyli robimy powstanie polskie tak w Londynie. Nie będzie to powstanie na karabiny i granaty i bagnety, tylko powstanie na długopisy przy urnach wyborczych w maju tego roku, gdzie startuje w wyborach na burmistrza Londynu, a prezydenta Londynu. Ja może tych wyborów nie wygram, ale nie mogę ich przegrać. I to samo mówię do wszystkich Polaków, którzy tutaj są mieszkańcami albo mieszkają w Londynie. My tych wyborów nie możemy przegrać. Sprawa polska, godność i honor Polaków, szacunek dla Polaków zaistnieją w mediach i w polityce. Taki jest mój cel.
I bardzo się cieszę, że mogłem tu przyjechać do was, nawiązać różne kontakty z panem prezydentem na czele. Zaprosiłem pana prezydenta do Londynu, żeby zrobił, zdaje się, pozytywnie jest nastawiony na tą propozycję, spotkanie ludzi z Podkarpacia w Londynie i mobilizujemy całe środowisko. Przemyśl może się wydawać, że jest to miasto na wschodnich rubieżach polskich. Nie. W dzisiejszych czasach Przemyśl się zglobalizował i największą kolonią Przemyśla jest właśnie polski Londyn. Nasi rodacy. Pobudzenie polityczne tam, czy w ogóle gospodarcze jest jednym z elementów spotkania, ale niedawno gościliśmy u siebie, mieliśmy także innego przedstawiciela arystokracji polskiej, księcia Lubomirskiego Lanskorońskiego, teraz książę Jan Żyliński. No ale w końcu Przemyśl jest królewskim miastem. trudno się dziwić. Teraz startuję w wyborach na burmistrza Londynu i dalej będę posługiwał się szablą. Będę walczył w obronie, walczyłem w obronie Polaków, teraz będę walczył o wszystkich Londyńczyków, łącznie z muzułmanami, z Hindusami i każdy, nawet analfabeta to zrozumie, bo każdy wie, co to jest szabla. To jest marketing i marketingu nigdy nie za dużo. Sprzedacie wszystko. Pan prezydent za 2-3 lata może sobie wyrywać włosy z głowy, bo brakuje mu strefy gospodarczej i trzeba kupować jakieś nowe tereny i na gwałt tworzyć następną. Nie przepowiadam, że tak będzie, ale istnieje ten potencjał. W tą stronę będziemy zmierzać. Życzenia są dobre. No. Dziękujemy. Tak, ja pozwolę sobie dodać tylko dwa słowa jeszcze do tego wszystkiego, że w trakcie spotkań z księciem Janem Żylińskim otrzymaliśmy obietnicę, że będzie naszym ambasadorem gospodarczym, gdzie będzie mógł promować gospodarkę Przemyśla Pomorze, a w zamian za to my wszyscy zobowiązaliśmy się, że dotrzemy do naszych dzieci, do naszych wnuków, do naszych krewnych, aby pomóc człowiekowi, który walczy o godność Polaków.